W ten sposób ludzkość doszła do swojej cywilizacji, prawda? Czyli taki kompleks właściwie technologii i nauki i podziału pracy, prawda, który stanowi sytuację człowieczeństwa. I dlatego też rzeczą śmieszną jest mówienie, że mężczyźni i kobiety powinni być absolutnie równi. Oni są równi, ale różni. I te różności, tak samo różnorodności trzeba wykorzystywać. I normalna kobieta różni się od normalnego mężczyzny.